21 marca 2013 roku w Wałbrzychu doszło do rozboju. Sprawca, grożąc nożem ekspedientce sklepu spożywczego, zażądał od niej wydania pieniędzy i skradł kasę fiskalną z zawartością, a następnie zbiegł. Straty oszacowano łącznie na kwotę ponad 2000 zł. Publikujemy wizerunek sprawcy zaistniałego zdarzenia. Osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości proszone są o kontakt pod numer 997.